Badacze co jakiś czas odnajdują dość niezwykłe artefakty i znaleziska zakopane pod ziemią, które poddają w wątpliwość to, co myśleliśmy, że wiemy o naszej historii. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich właśnie odkryć. Zapraszam do oglądania. Skarb pana Giuriszte. Bracia z Bułgarii, Paweł Petko i Michał Dykow, zbierali glinę z terenu fabryki, aby użyć jej do produkcji cegieł, gdy nagle natknęli się na skarbnicę kunsztownych przedmiotów wykonanych ze złota. Po wykopaniu skarbu archeolodzy ustalili, że artefakty te pochodzą z III i IV wieku przed naszą erą. Niektóre z tych 12 skarbów były prawdopodobnie używane podczas ceremonii przez króla trackiego Sutchisa III. Wśród skarbów wyróżnić można złotą amforę z dwoma uchwytami, ceremonialne kielichy w kształcie zwierząt i okrągłe naczynie z misternymi rycinami. Artefakty te są naprawdę bezcenne i obecnie są wystawiane w Bułgarskim Muzeum Historii Narodowej w Sofii. Jeżeli więc będziecie na wycieczce w tym kraju, to macie szansę zobaczyć je na własne oczy. Wrak statku Belitung. Nie tak dawno odkrycie tego statku z IX wieku przez indonezyjskiego rybaka u wybrzeży wyspy Belitung wykazało, że w tym okresie między Chinami a Bliskim Wschodem istniał handel prowadzony przez słynny morski jedwabny szlak. Wrak ten jest nazywany skarbem Tang, ponieważ zawiera największą kolekcję reliktów z czasów chińskiej dynastii Tang, jaką kiedykolwiek odkryto w jednym miejscu. Ostatnio pojawiło się wiele kontrowersji wokół muzeum prezentującego te cenne artefakty, zwracając uwagę na ciągły konflikt między komercyjnym ratowaniem skarbów a archeologiczną ochroną wraków statków w celu zachowania ich dorobku kulturowego. Wielu poszukiwaczy skarbów żaliło się, że gdy natrafią na jakieś cenniejsze znaleziska, to zostają im one skonfiskowane przez państwo i muzea. Skarb Hoxni. Eric Lowes, właściciel wykrywacza metalu, otrzymał zadanie znalezienia zaginionego młotka na polu w Suffolk. Jak się okazało, zamiast tego odkrył on prawie 30 kg późnorzymskich przedmiotów ze złota i srebra. Wśród odkrytych skarbów było ponad 15 tysięcy monet, setki srebrnych łyżek i 200 złotych artefaktów, co czyni go największym skarbem rzymskiego bogactwa, jaki kiedykolwiek odkryto w Wielkiej Brytanii. W momencie odkrycia skrytka ta była warta około 2 milionów dolarów. Archeologom udało się ostrożnie wydobyć przedmioty z ziemi, co oznacza, że były one zachowane w naprawdę doskonałym stanie. Jedną z najciekawszych znalezionych rzeczy w tym miejscu była srebrna pieprzniczka w kształcie ciała kobiety, która wskazywała na to, że Rzymianie w Wielkiej Brytanii handlowali z Indiami, aby pozyskać ziarna pieprzu. San Jose. Hiszpański statek San Jose, znany jako święty graal wraków statków, zatonął w XVII wieku z ładunkiem srebra, złota i szmaragdów o dzisiejszej wartości miliardów dolarów. Znalazł się na dnie po walce ze statkami należącymi do floty brytyjskiej u wybrzeży Kartaginy w Kolumbii. Galeon ten ostatecznie rozbił się i zatonął. Wrak został odzyskany dopiero 300 lat później, w maju 2018 roku. Szczegóły odkrycia statku zostały zarejestrowane za pomocą podwodnego pojazdu o nazwie Remus 6000. Instytut Oceanograficzny Woods Hole pomógł zidentyfikować statek dzięki jego charakterystycznym działom obecnym na pokładzie. Ciekawe, ile jeszcze takich wypełnionych po brzegi bogactwem wraków znajduje się na dnie mórz i oceanów. Skarb Cezarei. Członkowie klubu nurkowego podczas wycieczki natknęli się na złote monety, które wydawały im się jakimiś fałszywkami. Dopiero po czasie zdali oni sobie sprawę, że tak naprawdę odnaleźli niezwykle cenne starożytne kosztowności. Udało im się odnaleźć 2000 złotych monet, które mają grubo ponad 1000 lat.
Nurkowie dokonali tego odkrycia w historycznym porcie w Cezarei w Izraelu. Gdy informacja ta trafiła do mediów, władze izraelskie do spraw starożytności były w stanie odzyskać całą kolekcję, która była największą skarbnicą złota, jaką kiedykolwiek odkryto w tym kraju. Znalezisko jest oceniane jako bezcenne, a obecnie trwa badanie tych monet i ustalanie wydarzeń związanych z ich porzuceniem na dnie oceanu. Możliwe, że już niedługo dowiemy się więcej na temat tego tajemniczego odkrycia. Skarb Windelew. W 2021 roku niejaki Tony Ginnarapsites odkrył w Windelew w Danii odlew 22 złotych artefaktów ważących ponad kilogram i datowanych na VI wiek naszej ery. Udało mu się tego dokonać za pomocą wykrywacza metali. Jedną ze znalezionych rzeczy była kolekcja braktytów, czyli starych dysków. Braktyty ozdobione są inskrypcjami runicznymi, wizerunkami głowy mężczyzny oraz różnymi ptakami i innymi zwierzętami. Archeolodzy uważają, że skarb ten został pierwotnie zakopany pod domem z epoki żelaza, a jego wartość wskazuje na to, że jego poprzedni właściciel zajmował znaczącą pozycję społeczną. Złoty statek. Jeden z największych zaginionych skarbów w historii Stanów Zjednoczonych, okręt SS Central America, zatonął u wybrzeży Karoliny Południowej podczas huraganu w XVIII wieku. Był on wyładowany złotem, a historia jego ponownego odkrycia jest naprawdę dramatyczna. Tommy Thompson, poszukiwacz skarbów, odkrył ten wrak, ale po sądowym sporze dotyczącym własności skarbu zaczął uciekać i został złapany dopiero w 2015 roku. Udało mu się ukryć większość skarbów ze statku, a znakomita część z nich do dzisiaj jest gdzieś schowana. W 2014 roku skarby ze statku zostały wycenione na 40 milionów dolarów. Wśród nich jest cała masa złotych sztabek i monet, które zostały wystawione na aukcję w styczniu 2018 roku. Złote monety w słoiku. We wrześniu ubiegłego roku archeolodzy prowadzący wykopaliska w ruinach dawno zaginionego teatru w północnych Włoszech odkryli słoik zawierający dużą liczbę antycznych rzymskich monet. Monety, których było około 300, odkryto zamknięte w pojemniku ze steatytu zwanym amforą. Dzban został schowany w piwnicy Teatru Chrysony w Como w późniejszym okresie Cesarstwa Rzymskiego w IV lub V wieku. Kiedy go znaleziono, teatr był właśnie w trakcie rozbiórki po jego wcześniejszym zamknięciu w 1997 roku. Londyński Times ustalił, że monety mają nieocenioną wartość. Szef tamtejszego Instytutu Archeologii, Luca Rinaldi, nazwał znalezisko naprawdę niezwykłym odkryciem. Monety miały wyryte wizerunki Honoriusza, Walentyniana III, Leona I, Antonia i Libii Severa. Wszystkie monety zostały wybite przed rokiem 474 naszej ery. Oprócz monet, w słoiku naukowcy znaleźli również sztabkę złota. Dokładna wartość całości nie jest jeszcze znana, ale szacuje się, że będzie to kilka milionów dolarów. Skarb z Doliny Yorku. David i Andrew Whelan, zajmujący się zawodowo poszukiwaniem skarbów za pomocą wykrywacza metali, niedawno odkryli bogaty skarbiec pełen nordyckich artefaktów w Yorkshire, który jest powszechnie uważany za jedno z najbardziej znaczących odkryć związanych z wikingami, jakie kiedykolwiek znaleziono w Wielkiej Brytanii. Większość przedmiotów umieszczona była w pięknym srebrnym pojemniku, który prawdopodobnie został wykonany w Niemczech lub Francji w IX wieku naszej ery i mógł zostać skradziony z klasztoru. Dzięki artefaktom z Afganistanu, Irlandii, Rosji i Skandynawii skarb zapewnia intrygujący wgląd w globalne powiązania wikingów.
Badacze uważają, że wysoki rangą Wiking zakopał ten skarb około 927 roku naszej ery, tuż po tym, jak anglosaski król Æthelstan zdobył twierdzę Wikingów w Northumbrii. Kiedy go odkryto, wartość skarbu oszacowano na ponad 1 000 000 funtów. Zagraniczne skarby z różnych kultur często zostawały po prostu skradzione lub w jakiś tajemniczy sposób ginęły. Niektóre z tych zaginionych skarbów mogą wręcz nigdy nie zostać odnalezione. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!